Proszę bardzo. Witam pana. Chciałem coś, takie dwa szybkie pytania, najpierw zadam pytania od razu, dalej nie odpowiem. Wracając do Sodomy i Gomory, pytanie niezwiązane z tematem. Jestem ciekawy, bo pan tutaj na tle takich banerów jest i tam akurat są kolory, sześć kolorów, to jest właśnie to homo komando i są homo. I teraz mam pytanie, tak, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, no, tak. I fioletowy. No, tak. To jest sześć kolorów homo, tych chłopców i tak. Tylko pan tak celował na to, czy pan popiera to? To jest jego pytanie, a drugie to chciałem zapytać się, bo nic pan pozytywnego nie powiedział teraz Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem zapytać się, czy pan naprawdę uważa, że oni nic dobrego nie zrobili w Polsce? Na Polskie? Wie pan, a co takiego zrobili dobrego? To ja się pana pytam, czy nie, ja wiem co, ale to się pan... No ja nie wiem. Chętnie się dowiem. Jeśli pan mi powie, to ja chętnie się dowiem. Jak pan się czytała Biblię, taką powiem tak, jak Jezus mówi do tych faryzeuszów. Odpowiedzcie mi na pytanie, czy on powiedział, i oni mi nie odpowiedzieli. I on powiedział, to ja wam też nie odpowiem. Aha, no to wie pan, rozumiem, no to wie pan, to tak, nie wiem, czy to z Biblią się pan kieruje, czy poczuciem bezradności pewnej, to muszę, ale już nie będę tego rozwijał, bo... Mam panu dwa proste pytania, no i tyle. No, ani jedno, ani drugie nie ma sensu, dlatego, że... Tak Kowal ostatnio mówił właśnie. Proszę? Poseł Kowal mówił ostatnio, powiedział dziennikarzowi, jak mu zadał pytanie, że to nie ma sensu odpowiadać. Nie, wie pan, niektóre pytania są źle... No to te kolory zapytał, to no, bez sensu. Te kolory rzeczywiście, proszę pana, niebieskie są, a niebieski to co on symbolizuje pańskim zdaniem? Tam jest sześć kolorów, pokojnie poseł Kowal. No sześć, tam. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, brązowy. To są kolory LGBT, jasne. To homologu. Rozumiem, że pan wyciąga. Rozumiem, że pan wyciąga z tego wniosek, że ja jestem zakonspirowanym pederastą. Jeżeli występuje, no to proszę pana, nie ma rady. Niech pan nie odbierał tego grupi, zapiesz i pana zapytałem poważnie. Pan ale ja poważnie pan, no które pan? Chcę panu śmieszyć, nie ośmieszyć. Nie, ale uchowaj Boże, gdzieś bym śmiał. Nawet gdybym chciał, to nie jestem w stanie tego dokonać. Ale proszę państwa. Proszę państwa, bo chciałbym jednak odpowiedzieć na to pytanie. Otóż mnie na przykład pan doktor Targalski, już świętej pamięci, podejrzewał, że byłem ruskim agentem. Pan doktor Engelgard z Myśli Polskiej podejrzewał, że ja jestem rusofobem. No to świetny kamuflaż dla ruskiego agenta, występować jako rusofob i tutaj o też. Jak ja tutaj krytykuję Sodomczyków i Gomorytki i występuję na tym, no to jak się znakomicie kamufluje. Ja, dobry agent to właśnie tak robi. No wcale, ja nie mówię, że to jest śmieszne. Ja nie mówię, że to jest śmieszne, proszę pana. No więc... Zdemaskował mnie pan jako zakonspirowanego Sodomczyka. Ja się przyznaję. Ja się przyznaję. Na przykład inni jeszcze oskarżają mnie o to, że jestem agentem niemieckim. Ja się nie spieram. Tylko czasami mówię, no szkoda, że to nieprawda. A jeszcze inni twierdzą, że jestem agentem watykańskim. To ja wtedy mówię tak. Ja jestem agentem ruskim. Ale dni parzyste to jestem agentem niemieckim. A w niedzielę i święta watykańskie. Wróci pan kota ogonem i tyle. No, to proszę pana. Niech mi pan powie, jakiej odpowiedzi na to pytanie pan oczekuje. Czy ktoś panu to podpowiedział? Czy pan o tym nie wie? Czy to jest żart? Czy tylko no, to jest zwykłe pytanie. Proszę pana, ale więc odpowiedziałem panu na to pytanie.
że jestem zakamuflowanym pederastą. No czego pan jeszcze chce więcej? Co panu jeszcze potrzeba do szczęścia? Szczera odpowiedź panu się nie podoba. No to nie szczera by się panu lepiej podobała? No nie wiem właściwie o co panu chodzi. Proszę, może sprecyzować. Proszę bardzo panią. Ja tylko wspomniała tu taką lekturę, rocznik 1984 Orwella, gdzie właśnie jest o zapominaniu, o wymazywaniu pamięci, osobowości. Właśnie to, co pan... No to tak, Orwell jest bardzo ciekawym autorem, także no, rzeczywiście, tak. Tam u Orwella jeszcze sprzyja temu wymazywaniu, jak pani mówi, istnienie Ministerstwa Prawdy. Bo Ministerstwo Prawdy, oprócz Ministerstwa Miłości, ono tam dba o wszystko, żeby było wszystko tak, jak się należy. Żeby pamięć została odpowiednio ukształtowana. Proszę bardzo. Nakreślił pan jakby sytuację tutaj naszą w Europie i odnośnie Polski. Potencjalnie dalszych losów, no jak pan tu nakreślił, to złoto jakby ma wiele do powiedzenia w naszym życiu, nie tylko. Znaczy, nie sądzi pan, że jeszcze tutaj oprócz tego złota oligarchów i innych jakby podmiotów z Europy to złoto perskie, że tak w skrócie się wyrażę, również nie ma dużego wpływu na nasze życie w Europie? Myślę, że Persowie to raczej oni nie dają nikomu złota, oni raczej biorą. Oni są znani z tego, że raczej biorą. I co do nas, w stosunku do nas, to mają bardzo konkretne oczekiwania. Tylko na razie jest wojna na Ukrainie, to mamy inne zmartwienia. Ale przyjdzie taki moment, że do tego wrócimy. Tak, bo nie wiem, no młodzież martwi się o wojnę, my również, ale czy oprócz tego złota nie uważa pan, że demografia może to rozegrać całkowicie inaczej? No może, oczywiście, że może. No i to już odgrywa pewną rolę. Na przykład przekonuje nas rozmaici nasi przywódcy umiłowani, przekonują nas, że powinniśmy jak najwięcej cudzoziemców do Polski przyjąć, bo rzeczywiście no, demografia tutaj kuleje. No dobrze, ale dlaczego demografia kuleje? Niedawno dostałem takie pytanie od telewidza. Jak tutaj poprawić demografię? No ja mówię, to jest jeden sposób, proszę pana. Jak ktoś jest dużym chłopczykiem i nie wie, no to nie wiem, co jeszcze. Obrazek mu namalować, jak to się poprawia demografię. I to jest jeden z tych. Ale jak na przykład panie nie chcą poprawiać demografii, bo na przykład powiedziały, że dopóki Kaczyński będzie rządził, to one nie będą. Na złość Kaczyńskiemu nie będą dzieci rodzić. No to nic, nie ma takiej siły, żeby je zmusić. Ale jest jeszcze jeden powód. Jest jeszcze jeden powód, dla którego demografia tutaj szwankuje. Otóż w 1995 roku w centrum Adama Smitha przeprowadziliśmy takie badanie, jaką część dochodu rodziny pracowników najemnych zatrudnionych poza rolnictwem, bo to było łatwiej te dochody ustalić, państwo konfiskuje. I braliśmy pod uwagę nie tylko podatki, ale wszystkie świadczenia, które państwo przymusowo ściąga od tych ludzi. Okazało się, że 83% dochodu państwo konfiskuje. Część tych skonfiskowanych pieniędzy wraca do tej rodziny.
jako tak zwana konsumpcja zbiorowa, na przykład edukacja, ochrona zdrowia i tak dalej, ale to jest znacznie mniej niż wynosi rozmiar tej konfiskaty. W związku z tym, no i to ma wpływ na demografię, dlatego że proszę zwrócić uwagę, młodzi ludzie chcą założyć rodzinę, dzieci mieć i tak dalej, ale nie mają mieszkania. To wszystko kosztuje. Ale wtedy, jak zaczynają pracować, to rząd im odbiera 50% dochodu tytułem składki na ubezpieczenie społeczne, obiecując, że tam jak będą starymi pierdzielami, to im emeryturę wypłaci. Nie wiadomo jaką, zresztą nie wiadomo czy. Był taki już nieżyjący mój przyjaciel, Krzysztof Dzierżawski. No i on kiedyś opowiadał taką historię o swoim dziadku, który nie ruszając się z miejsca, był obywatelem 5 państw. Najpierw był obywatelem, znaczy poddanym Najjaśniejszego Pana. No i jak zaczął pracować, zaczął dochodzić, tam już były ubezpieczenia społeczne w monarchii austro-węgierskiej, w związku z tym musiał płacić składkę emerytalną, monarchia od niego pobierała i obiecywała mu, że jak tam z tego osiągnie wiek, to mu wypłaci emeryturę. No ale w 1918 roku monarchia się rozleciała i on nie ruszając się z miejsca został obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która znowu pobierała od niego składkę emerytalną, obiecując mu, że jak tam tego, to mu wypłaci emeryturę całkiem inną już niż tamci. Ale w 1939 roku Hitler napadł na Polskę i tutaj on został, no trudno powiedzieć, czy obywatelem, ale zamieszkał w Generalnym Gubernatorstwie. Generalne Gubernatorstwo, tak jak III Rzesza, było państwem socjalistycznym. W związku z tym pobierało od niego składkę, obiecując mu, że jak przeżyje, to mu wypłaci emeryturę, bo Generalne Gubernatorstwo wypłacało emerytury, jak najbardziej. No ale Hitler przegrał wojnę i on został obywatelem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która też pobierała od niego składkę, obiecując mu, że tam mu wypłaci. No i tam mu wypłaciła, bo już był starym pierdzielem. Ale całkiem inną niż tam ci wszyscy, co mu obiecywali. Więc to tak jest z tymi emeryturami. I to jest według takiej dziwnej filozofii, że nasze życie w starości jest ważniejsze od życia teraz. Dlaczego? A tego nikt nie wie. A tego nikt nie wie. Jest taki, nie wiem czy żyje, bo już pewnie może nie żyć, ale był w każdym razie, dostał w 1992 roku Nagrodę Nobla z ekonomii taki Gary Stanley Becker. No i on dostał tę Nagrodę Nobla za udokumentowanie spostrzeżenia, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jak sobie nie zdają z tego sprawy. I wykazał to między innymi na przykładzie ubezpieczeń społecznych. Napisał taką książkę Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Dotychczas rodzina spełniała wiele funkcji, między innymi funkcję ekonomiczną. W rodzinie gromadzony był majątek z pokolenia na pokolenie. I w rodzinie rodziły się dzieci, które rodzice traktowali jako inwestycje. Jako inwestycje, dlatego że los ich zależał od tego, po pierwsze, czy mieli dzieci, po drugie, co te dzieci, jakie te dzieci nabyły umiejętności, czy nabyły jakieś umiejętności społecznie przydatnych, czy nie. Czy na przykład umieją tylko pluć i łapać, albo kraść, albo coś takiego, albo tańcować i tak dalej do upadłego. I wreszcie, jak zostały wychowane? Czy w duchu odpowiedzialności, czy też w duchu lekkomyślności? W związku z tym rodzice starali się mieć dzieci, no i starali się tam nauczyć ich jakichś tam umiejętności przydatnych społecznie i starali się je wychować w duchu odpowiedzialności. I wprowadzone zostały ubezpieczenia społeczne, które rozerwały ten związek. Los ludzi w starszym wieku przestał zależeć od tego, czy mieli dzieci, co te dzieci umieją, jak zostały wychowane.
tylko od wysokości składki na ubezpieczenie społeczne. Więc dzieci przestały być traktowane jako inwestycja, tylko zaczęły być traktowane jako obciążenie. A od obciążeń to ludzie jak mogą, to uciekają. I państwo, któremu zależało na tym, jak już wprowadziło ubezpieczenia społeczne przymusowe, to państwu zależało na tym, żeby do systemu wpływało jak najwięcej pieniędzy. Jak najwięcej pieniędzy do systemu. Nie tam, żeby było trwonione gdzieś na wychowanie dzieci, a potrzebne one nam jak psu piąta noga. No i tak, nie chcecie mieć dzieci? No to świetnie, to my tu zaraz damy wam tu środki antykoncepcyjne, pigułkę dzień po, abyście tam wpłacali do systemu. A jak już tam osiągniecie wiek emerytalny, dopiero się prawdziwe życie zaczyna wtedy. No i tak zaczęło, ludzie tak zaczęli postępować. Nie wszyscy oczywiście, ale zaczęli tak postępować. No i po 50 latach okazało się, że w społeczeństwie gwałtownie narasta odsetek ludzi starych, z którymi właściwie nie wiadomo, co robić. I ponieważ, jaka jest ilustracja? W latach 60. na przykład, kiedy jeszcze demografia wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj, to na jednego beneficjenta systemu ubezpieczeń społecznych przypadało 7 wpłacających składki. Teraz te proporcje się znacznie pogorszyły. W tej chwili na jednego beneficjenta systemu przypada mniej niż 2. Statystycznie mniej niż 2 wpłacających składki. Więc składka musi być coraz większa. I jeżeli przekroczy 50% albo nawet dojdzie do 60% dochodu, to młodzi ludzie mogą się zbuntować. Powiedzą, do diabła z tymi starcami wampirami, a do chloru z nimi i do dołu z wapnem, nie będziemy tutaj się zażynać tylko dlatego, żeby im tu fundować jakieś lepsze życie. I pojawi się w kraju katolickim propaganda eutanazji. Aborcja i eutanazja to są dwie strony tego samego medalu. Tego samego medalu. W związku z tym, jeżeli nie chcemy, żeby coś takiego się stało, to musimy te proporcje odwrócić. Państwo nie może konfiskować 83% dochodu, teraz zresztą więcej konfiskuje, tylko państwo nie powinno konfiskować więcej jak 20% dochodu. A wtedy ta rodzina sobie poradzi sama, bez łaski. Bez łaski wszystko sobie sfinansuje. Dlaczego? Proszę państwa, jeszcze w latach 80. w podziemiu wydaliśmy taką książkę Miltona Friedmana, laureata Nagrody Nobla, pod tytułem Wolny wybór. I on tam powiada, oto dobre pytanie takie, jak państwo sądzicie, ile jest sposobów wydawania pieniędzy? On tam takie pytanie stawia. No, wielu ludzi mówi, że bardzo dużo jest sposobów wydawania pieniędzy, ale okazuje się, że 4. Tylko 4. Pierwszy sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na nas samych. Jak się wtedy zachowujemy? No przede wszystkim wydajemy oszczędnie, bo to nasze pieniądze. Ale najważniejsze jest, że wydajemy celowo. Dlatego, że doskonale znamy własne potrzeby. Tu nie musimy się radzić nikogo. Sami wiemy, co nam potrzeba. Drugi sposób, kiedy wydajemy cudze, znaczy wydajemy własne pieniądze na kogoś innego. No nadal wydajemy oszczędnie, ale już nie tak celowo. Każdy, kto prezent kupował, to wie, że jak łatwo się pomylić. Nie tak, bo te potrzeb tego drugiego człowieka już tak dobrze nie znamy. Trzeci sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na nas samych. O, to wtedy sobie nie żałujemy. Ale przynajmniej wydajemy celowo, bo swoje potrzeby cały czas znamy. I wreszcie czwarty sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. Ani oszczędnie, bo to cudze, ani celowo.
No bo innego, a jak tych innych jest 40 milionów, to skąd możemy wiedzieć, co oni chcą? Nie wiemy. Wydajemy pieniądze na to, co my tam, to nam się wydaje, że oni powinni chcieć. Prawda? Więc absolutnie niecelowo. I państwo wydaje pieniądze w sposób trzeci i czwarty, bo nie ma własnych. Ma zawsze cudze, nasze. I na trzeci sposób, czyli na tak zwane własne potrzeby państwa, których wspólnym mianownikiem jest przemoc, to wydaje nie więcej jak 20% wydatków państwowych. Natomiast reszta cała jest wydawana w sposób czwarty. Ani oszczędnie, ani celowo, marnotrawczy. I to nie dlatego, że tam złodzieje są. Są, a jakże, bo to jasne, jak muchy do miodu się zlatują tam. Ale nawet gdyby nie było tam złodziei, to marnotrawstwo wynika z samej natury tego sposobu. Z samej natury tego sposobu. Marnotrawstwo nieuniknione. Jak temu zapobiec? Ano zlikwidować czwarty sposób wydawania pieniędzy. I te ogromne pieniądze, które są marnotrawione tam, przesunąć do sposobu pierwszego. Czyli żeby każdy wydawał swoje na siebie. Co trzeba zrobić? Zmniejszyć obciążenia fiskalne. No i tyle. I to jest proste jak budowa cepa. Tyle tylko, że... Nikt tego nie chce zrobić. Nie chcą zrobić tego nasi umiłowani przywódcy. Bo nasi umiłowani przywódcy, jak to inny taki amerykański ekonomista Rothbard zauważył, że każdy człowiek, jak chce osiągnąć jakiś dochód, no to nie mówię o złodziejach, tylko o normalnych ludziach, to musi wyświadczyć innemu człowiekowi jakąś przysługę. Musi mu sprzedać coś, co tamten potrzebuje. Musi, nie wiem, uszyć mu ubranie, popilnować mu dziecka, ugotować mu obiad i podać, przewieźć go z miejsca na miejsce i tak dalej. I powiada Rothbard, tylko jedna grupa społeczna nikomu nic nie musi wyświadczać, żadnej przysługi, bo ona swoje dochody wymusza siłą. To są funkcjonariusze publiczni. To są funkcjonariusze publiczni. Oni wymuszają swoje dochody siłą. Nie tylko. Nasi dobroczyńcy, którzy na przykład sztandarowy projekt obozu dobrej zmiany. 500+, o to 800 teraz. 800+. Przy odrobinie dobrej woli i przymknięcia oczu na pewne tam szczegóły, można to potraktować jako zwrot podatku. Jako zwrot podatku. No to dobrze, że tam rząd zwraca podatek, ale po co go w takim razie pobiera w takim rozmiarze? To żeby rozdawać swoim. Wystarczyłoby, żeby po prostu obniżył ten pobór podatkowy, obniżył wysokość podatków. I wtedy nie musiałby nikogo wspierać, bo tamci by sobie poradzili. Jak mówię, jakby rząd konfiskował tylko 20% dochodu, a nie 83%, no to taka rodzina by sobie poradziła bez... Tyle tylko, że nasi dobroczyńcy nic by z tego nie mieli. A tak to najpierw musimy napaść naszych dobroczyńców, którzy przecież byle czego nie zjedzą. Byle czego nie zjedzą. No a ponieważ nasi dobroczyńcy dysponują mediami i wszystkim i tak dalej, no to nam mówią, system edukacyjny tak, i tak dalej, to nam mówią, że to inaczej nie można. Że to sam Pan Bóg z nieba tak nam poradził. No i to jest problem. Nie, nie, nie. Dlaczego? No proszę Pana, musimy, dlatego, że... Tak, dlatego, że proszę Pana... No nie, no dlatego, że proszę Pana, wszystko, każdy pretekst jest dobry, żeby uzasadnić kradzież. Każdy pretekst jest dobry. O, żeby tu już, proszę Pana, żeby, no niech Pan nie będzie taki pewny siebie. Jak Pan czyta Pismo Święte Starego Testamentu, to... Ja żyję na tym świecie, wie Pan, dlatego... No ale to, no więc, no ale... Ale proszę posłuchać. Proszę posłuchać. Jak Pan czyta Pismo Święte, to w Księdze Powtórzonego Prawa znajdujemy taki pasus.
Co Stwórca Wszechświata radzi narodowi wybranemu? I to jest tam napisane. Łatwo sprawdzić. Będziesz pożyczał innym narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał. Będziesz panował nad innymi narodami, a one nad tobą nie zapanują. To jest napisane jak wół. I to nie to sam Stwórca Wszechświata. Tak. Prostemu człowieku nie będziesz pożyczał imienia Pana Boga twego nadaremnie. To, ale to nie jest nadaremnie, proszę Pana. No to rozmawiamy o poważnych sprawach. Moja siostra ma 7 dzieci. I wychowuje. Mogę dyskutować z Panem, ale nie teraz, po zakończeniu. Ale co to za... Jaka jest teraz różnica wychowania, a jaka była wcześniej? Jeżeli Pan mówi, że te wszystkie rzeczy, nie ma nic wspólnego obciążenia z wychowaniem dzieci. No, to wie Pan. Gdyby tak było, proszę Pana, to nie mielibyśmy problemu demograficznego. A w tej chwili, szkoda, że pan idzie, bo... Panie Stanisławie, ja...